Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Będziemy sobie sprawdzać dom po domu, ogólnie całej sfery event musi być dokładnie zwiedzone. Ruszam. Z NPC-ami muszę pogadać, więc z tobą najpierw pogadamy. Będzie. Witaj, jestem Hurin, ja mogę ci pomóc. Było cię pan Glaubert Wittfried. Co tu robisz w Hurinie? Ja? Ach, nic takiego. Powiedzę, że składka dla woli ryb Gasparowi. Właśnie mi wytrzymał tu skrymfej, zobaczenia i badę klęski, że ciężki zim. Wygląda na mnie na odpowiedzialne zajęcie miejscu takie jak to. A czy zajmują się inni mieszkańcy East Craven? Cóż, wykość zniknął i pstrągi w Lac Dinefer. To jest bogate wycie tego niedostatku, więc tu nadal da się brać bardzo bogate wycie. Rozumiem, czy coś ostatnio oczywiście ciekawym mieście? No, jeśli będę tyle czasu. Co ja w tym nowym mieście zrobię wiele piotr. Rzeczywiście, czy wiecie, nie wiem, co radziłbym cię wybrać do kart, na parę kolejek do kart, by zimowa kołyska. Wprawdzie się nawet bicie opowiadać w swojej historii, dwie ulubione formy spędzenia wolnego czasu w krańcu East Haven. To gospody powiadam, dobra, spróbuję swojego... Ja? Już pędzę. ...pęścia w gospodzie. Pędzę jak strzała. Teraz sobie odwiedzimy ten domek. Będzie to tabulator, mieszkanie z miasta, Aspelowi pomagaliśmy ostatnio. Come on, ziomy, wchodzić. Nie mam sprawy. Ej, coś tu jest, coś tu jest. Mhm. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? To łatwe. Spójrz sobie wykrywanie pułapek. To znowu moje. Robi się... Dziękuję, gro, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Już się robi. Wejdźmy teraz tutaj sobie. Mieszkanie z miasta. Zwykły, nawet nie ma imienia i nie ma nic ciekawego w tym domu. Wychodzimy, moi drodzy, wychodzimy, idziemy do kolejnego domku. W jednym udało nam się zakosić skórę wilka, więc opłacę te domki odwiedzać mimo wszystko. Tutaj co jest? Zwykły mieszkanie z miasta, nawet bezimienny, więc nie warto, nie gadam z tobą, skoro nie ma imienia, bo nie warto. To jest świątynia czy główny quest? To jest świątynia, zdaje się, więc... Wejdźmy do świątyni. Pędzę jak strzała. Mamy równe posągi. Zobaczmy, co to jest. Ten ogromny młot bojowy wygląda tak, jakby tego widzieć, trzeba było siły dwóch merów, tylko ma szybne stronę wylecie, pozwalać ciekawymi paskami z brązu, a na powierzchni były bramy z innych krwi. Krojeści wydanie. Winie napis. Łamacz kości. Ta wspaniała broń nawiązała to kiedyś do legendarnego wojownika o imieniu Dumok Pięść, który zginął w czasie ataku na zamek z Moczej Wóz. Weleńca tego topora bojowego jest głęboko wbite w postawę, na której spoczywa jego czarny, bo jej koleście decydują się i setki nacisk. Na podstawie nie napis. Topór krwawego Afrema. Ten bezlitosny przywódca podobno mówił o tej broni, gdy łasowiecie dokonywał egzekucji jeńców. Spotkał go jednak smutny koń, został poćwiartowany przez własnych żołnierzy. Ta okrągła tarcza, z której pojawia się teraz kilka kolców. W centrum wybył napis płonącego miecza, który świetny z moim tempu, na podstawie widnieje napis. Tarcza Magreta z bracia Renero Kła. Zabitego w 11 dniu bitwy przy moście Boareksyr. Na długość smukła lanca charakteryzuje się zadziwiająco wysoką jakością wykonania. Na całej długości głowy, pokryta jest złotem, jak jakość wyłożona różnymi kamieniami fioletnymi. Na jej podstawie nie napis. Złota lanca Kedwyra. Ogłoszony największym wieściem Kedwyra ze swoim rumakiem, onyksem zginęli chwalebno świerczy na polach umarłych. Ta duża tarcza, właśnie której znajduje się symbol skarotnego miecza, liczy wgłębienie i zadrapanie, zgodę na to, że widziało na niej jedną bitwę. Na jej podstawie znajduje się zdobujący napis. Tarcza Tangerona Czerwonego. Bo wojownik ten uczestniczył w wielu bitwach bajęczami z Udgahar. Zginął walcząc z białym smokiem w utwale Lac Dinefer. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Na tym skategorii... Życie to coś więcej niż stanie w miejscu i zastanawianie się nad jego sensem. Fem gratulacja do jednego do poru. Gratulacja przywódcą swojej drużyny po wgraczu Fejgut o nazwie Klanek z Moczego Pazura. Los tego jedynego legendarnego wojownika pozostaje tajemnicą, choć podobno zginął w jednej swojej wyprostach. Widziano go jak samotny miał stronę Mokradę Tun. Dobra, pogadajmy z tobą.
Hrodgar wspomniał, że w mieście pojawili się nieznajomi. Czego chcesz? Na imię mi Glauber Witwit, czy jestem w kapłanie tej świątyni? Tak, na imię mi Everard. Everard ze świątyni Tempusa, kapłan wojny pana bitew. Co cię tu sprowadza? Szedłem, aby okazać szacunek twojego boga i go wyrazu, Everard. Mam jednak nadzieję, że tu Isarivion to się niewiele wojen. Wojna to tylko jedna z domen Tempusa. Wojownicy, prawdziwi wojownicy, również go wyznają. Nosisz na sobie wojenne blizny, Everardzie. Byłeś radny podczas bitwy? Oczy me widziały bitwy. Zgadza się. Zaś moja skóra nosi na sobie ślady mieczy i toporów. To było dawno temu. Teraz tutaj jest moje miejsce. Dlaczego zaniechałeś walki? Ponieważ wiele jest sposobów, na które można służyć swojemu Bogu. Należę do zakonu złamanego ostrza. Moim obowiązkiem jest pilnowanie tego miejsca. Zakon złamanego ostrza w trawiecie miejsc poświęconych Tempusowi, prawda? Tak. Jesteśmy, byliśmy wojownikami. Odnieśliśmy rany, z powodu których musimy trzymać się z dala od pierwszych linii frontu. Jednak wciąż nadajemy się do pilnowania świętych miejsc naszego pana. To święte miejsce? Tak, poświęcone Tempusowi. Obejmuje ono pole, na którym wieki temu oddał życie barbarzyńca Gerod. Spoczywa on wewnątrz wielkiego kamienia pod tą świątynią. Co się wydarzyło? Gerod był szamanem, który żył dawno temu. Zjednoczył plemiona z północy i poprowadził je do zwycięstwa przeciwko armii Arakona, przypłacając to własnym życiem. Jak zginął? Gdy Arakon zobaczył, że jego armia jest dziesiątkowana przez północne plemiona, postanowił wezwać na pomoc siły piekielne. Otworzył wrota do niższych sfer. Sprowadził na pole bitwy demony północne plemiona zapewne im uległy. Nie wierzę w to. Gerod wierzył. Mówi się, że sam Tempus ukazał się Gerodowi na polu bitwy i Gerod poczytał to za znak. Znak czego? Gerod wierzył, że Tempus wzywał go do złożenia ofiary z własnego życia w celu zapewnienia swoim ludziom zwycięstwa. Rzucił się więc w portal, a własna krew zamieniła go w kamień. Leży pogrzebany pod tą świątynią po dziś dzień. Nie wygląda na to, by zgadzał się z wyborem, jakiego dokonał Gerod. Gerod nie miał powodu, aby tak się poświęcać. Pojawienie się Tempusa było sprawdzianem wiary. Dowodem na to, że ludzie Geroda wygrali bitwę tego dnia. Gerod zawiódł swojego boga i umarł śmiercią tchórza. Epyf Tempus jest znany z tego wykorzystania wojowników, który potrafią zawalić na wyniku bitwy. Być może śmierć Geroda i pofana marne. Za Tempusa umiera się z mieczem w dłoni, a nie poświęcając się objęciom piekielnej magii. Obowiązkiem Geroda było trwać przy swoich towarzyszach broni, a nie rzucać się w objęcia śmierci, gdy bitwa była już i tak wygrana. Jego ofiara pomogła zapobiec dalszemu rozewoju krwi, Everardzie. Ofiara? Pozwól, że ci powiem, co to jest ofiara i nie wracajmy już do tego tematu. Ofiara to śmierć, która nie idzie na marne. Bezsensowna śmierć to już nie ofiara, ale marnotrawstwo. Takiej lekcji uczy nas skała Geroda. Na skale w Zakopane pod tą świątynią? Tak, wielka kamienna płyta uwięziła w sobie na wieki ciało Geroda. Ja zaś strzegę jej w imię Tempusa. Rozumiem, mam do ciebie kilka pytań. Wolno ci pytać, podróżniku. Ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Byłeś radny podczas bitwy? Oczy me widziały bitwy. Dobra. To... Wolno ci pytać, podróżniku. Ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Wiesz, co ja teraz wyprawę, którą organizuje Hrodgar? Tak, słyszałem o niej. Pewien posłaniec z Kuldahar przybył nie tak dawno do tej świątyni i Hrodgar postanowił zobaczyć, co się dzieje na północy. Posłaniec? Tak, trafił do nas pewien człowiek z Kuldahar, ale nie przeżył nawet dnia. Twierdził, że był posłańcem od arcydruida z Kuldahar. Czego chciał? Człowiek ten mówił o problemach nękających Kuldahar. Trudno go było zrozumieć. Był ciężko ranny. Być może Hrodgar zrozumiał więcej niż ja, ponieważ przygotowuję wyprawę do Kuldahar. Wybierasz się do tej wyprawy? Nie, moje miejsce jest tutaj. Nie poszedłbym nawet, gdyby mnie zaproszono. Moje kalectwo opóźniłoby tylko marsz wyprawy.
Mam do ciebie kilka pytań. Wolno ci pytać, podróżniku, ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Doszły mnie słuchy, że do świątyni był posłaniec z Kuldahara. Tak, trafił do nas pewien człowiek z Kuldahara, ale nie przeżył nawet dnia. Twierdził, że był posłańcem od arcydruida z Kuldahara. Czego chciał? Człowiek ten mówił o problemach nękających Kuldahar. Trudno go było zrozumieć. Wolno ci pytać, podróżniku, ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. No to za drzwi poniżej tego posągu, całe pokryte glifami. Drzwi te prowadzą pod świątynię, do miejsca, w którym leży skała Jeroda. Zostały one dawno temu opieczętowane magicznymi zabezpieczeniami Tempusa, aby nikt nie mógł się tam dostać. Wolno ci pytać, podróżniku, ale nie obiecuję żadnych odpowiedzi. Zastanawiam się, czy nie mógłbym odejść do tej świątyni, być może otrzymać uzdrowienia. Okej, okay, czyli mamy tutaj standardowa rzecz. Mamy tutaj równe rzeczy, typu wskrzeszenie, zmartwychwstanie. Mamy możliwość zakupu różnych rzeczy. Wiecie, co bym kupił? Tutaj od zamikstury i zwoje będziesz ty odpowiedzialny, mój kapłanie, bo masz dużo siły i będzie nosił te dwa pojemniki. Dobra, to było chyba na tyle. Teraz pogadajmy z tobą. Witaj, nazywam się Akali, jestem wtajemniczoną w kościele Tempusa. Pomagam Everardowi w prowadzeniu świątynnej zbrojowni przeradzania rytuałów. Miło cię poznać, Akali. Glauber Whitfield, mój weterynariuszko w kościele Tempusa, kto by pomyślał, że pan Bitew jest tutaj tak popularny. Tempus zaczął wielką ściąpę i miała barbarzyńskie, zrawają go tempo. Z nimi grać widzimy tych stronów konfliktu i przemocy, a ludzie chcą widzieć tym wszystkich sens. Miała barbarzyńskie, jak jest ich stosunek do 9 miast? Zmienia się to miesiąc za miejsce roku na rok, jak wszystko. Są nieufni w stosunku do nas imigrantów i często postrzegają nasze osiedlenie tutaj, jak w granicy na ziemi. Czasami handlują, znajdą, czasami wojują. Wygląda mi to na związek, którym się albo kocha, albo nienawidzi. Przynajmniej próbują was cały czas zabijać. Po tutaj na przedzień lutej wiedzy barbarzyńcy zajęły kilka z głów stoń. Mniej imigranci, dajemy sobie sprawy do bezpieczeństwa, jakie wnoszą na życie. Dajmy imigranci, skąd jesteś? Pochodzę z Neverwinter. Przyjmę by pomóc Everardowi, potem jak poprzedni kapłan wojny, Relfe został bity w bitwie tylko barbarzyńcom niedaleko Bryn Thunder. Widać, barbarzyńcy odpowiadają za bardzo z imigrantami. Okej, to już mówiłaś? Wygląda to, że strony nie są zbyt niebezpieczne. Muszę iść w Egnaj. Nic ciekawego mi nie powiew. Przejdźmy dalej. Już pędzę. Tutaj jest chyba na ziomek od questu, czy nie tutaj. Nie, to jest zwykły mieszkaniec miasta i jakiś kij. Ruszam. Już się robi. Nie będę mu tego kija zabierał, bo jeszcze by się na mnie obraził. O to no i miałbym problem. Ruszam. Tutaj nie ma kompletnie nic, nawet NPC, z którym można by pogadać, więc... Ruszam. Tutaj jest chyba nasz główny quest giver, ale to na razie z nim nie będziemy gadać, bo ja chcę sobie... Tak, tutaj jest nasz główny quest giver, Hrodgar, to... Nie, na razie z tobą nie będziemy gadać. Już pędzę. I ponieważ Hrodgar nam zleci główny quest, na razie udamy się do Oberwy Śnieżnej Zaspy, bo jeszcze tam nas nie było. Albo nie, najpierw opędzlujmy na fejtemy u handlarza. Aha. Ruszam. Chcę coś kupić. No i tak, sprzedajemy perłę na pewno, sprzedajemy też sztylet Aspela. Sprzedajemy skórę śniewnego wilka za 250. Ja? Nie mam sprawy. No i już mamy nieco więcej kasy, moi drodzy. Nie mam sprawy. Wejdźmy sobie teraz tutaj, w to miejsce. I trafiamy do kolejnej oberwy, moi drodzy. Myślę, że mogę... Nie będzie z tym problemu. Ty, pogadaj z Quimbim.
Witaj, witam sobie, Quim, witam was w moim oberwie. Dobrze nam na rozradowane, ach, wspaniale. Tak rodko gofre podróżę do prawego kreatywy, by byli wszyscy moi goście, by im, czyli się mile widzieli. Haha! Dobrze, ma w pokoju Quimby? Tak, ma pokoje. Dalej. Jakie interesujące nowiny Quimby? Właśnie tak, całe miasto mówi o wbiwającej się ekspedicji do wirtu świata. Świetnie, naprawdę. Powiedz mi co więcej tej ekspedicji. A cóż, Rodgar bez wątpienia będzie musiał prowadzić ekspedicję. Wchrem w nowiciówkę w świątyni Arakalia też wyrusza. Wszelką płótną z Evera zostaje, by wyglądać miasto. Wychodzę w kraju do jednoludzica Hildred. Nawet pomap zgodzi się jechać. Aha, już to będzie wielka przygoda. Dziękuję, Quimby. Muszę iść, Vergnai. Możesz na mnie liczyć. To łatwe. Na razie będę sterował tobą. Tylko i wyłącznie. I save jest pod F5? Nie wiem. Nic nie ma. Bo jak wiecie, taka karczma jest dobrym miejscem na to, żeby sobie dorobić co nieco. Nie wiem, żeby... O, ty jesteś? Erevine. Bądź pozdrowiony, przyjacielu, jestem Erevine Blacksheath z Everesku. Od dawna nie widziałem żadnej przyjaznej twarzy. Pomiędzy jej monotonii, przynajmniającego charakteru w obecnej siedziby i skrajnie stanowi miły widok dla mych elfi osób. I to jestem Glauber Witter. Powiedz mi, Erevine, czy długo widziałeś czas swoich podróży? Ruszyłem z Everestki, przyzwyczajony byłem do spokojnego życia. Nie miałem pojęcia, jakie cudowne horrory zaoferuje mi życie nieustannie wędrującego podróżnika. Cieszę się, że 20 lat temu nie przyłączyłem się do odwrotu. Horrory, co pozwolę powiedzieć o horrorach. Ucierpienie człowieka na płamy, wyglądałeś się jak pół... I jak człowiek opuszczający jest trochę zwolni do góry. Nie. Nie mogę powiedzieć, co zrobię. Muszę chyba iść, bo my o to rozmawiać. Spotka wody i delikatny śmiech, jak sądzę. No i przyjaciele, słuchaj jakieś pogłoski o tej podróży? Jeżeli słuchaj o tych pogłoski, to najpierw podróżowałem przez Kulda. Harczy się go nie swoje w tej dolinie. Chodzi o tego o pogodę. Coś było nie tak w górach, drzewach, nawet w chmurach na niebie. Coś było nie na miejscu, bo złe. Pomimo, rzeczywiście coś wydaje się być nie na miejscu. Jestem w stanie powiedzieć coś, bo już tak jest. Pogoda była ostatnio dziwna. Uważam się podróży. Vergnai. A idź. Chyba wybrałem złą opcję dialogową i sobie coś zepsułem, jakiegoś questa. Dawaj. 13 sztuk. Ta. Bo tyle, co mogę tutaj zabrać i ogólnie sobie wywłaszczyć. Piąć. A mówię, ty jest większą retoryką z nim pogadasz i coś uzyska, bo koń ma ponoć fajny miecz, tylko jak uzyskać ten miecz? Witam, przyjacielu. Aha, czyli nic więcej nie uzyskał od niego. Dobra, i aha, możemy stąd iść, spokojnie. Już się robi. Już pędzę. Wejdźmy teraz tutaj. Ty jesteś? Zwykły mieszkaniec miasta, czyli nic ciekawego. Wejdźmy teraz tu, w to miejsce. Potwory! Ojej! Jakie potwory, dzieciaku? Tylko się znaleźć Rodgara, więc są potwory, bo mnie wywarły. Zwoli trochę, o czym mówisz. Potwory, cała masa. Wyszli na brzeg, kiedy łowię. Kiedy zobaczyłem cię, wróciłem wszystko i uciekłem, a mnie nie goniły. No więc, dzieciak, chyba chciałem tylko moją rybę. Gdzie są teraz te potwory? Na miasto tylko jezioro. Mój ojciec mówił, że nie mówił sam tak daleko, a stało się. To tam łapie duże sztuki. Jak się dowie, stracili dzisiaj w połów, zabije mnie, a wszystko jest te głupie potwory. Nie ma cię, sprawimy się z tymi złońskimi potworami i odzyskamy twoją rybę, dobra? Więc idziemy, rozprawiać się z potworami, moi drodzy. Chyba już tak. Kryty chyba wszedł. Mogę pomóc? Ulecz go natychmiast. Dobra, może jeszcze jedno leczenie. Ty, tak. Zdejmuj je. Teraz nie. Wszyscy do ataku. Załatwione. Ty, co? Tył. Aha. Wy wszyscy atakować. Nie obijać się, wy tutaj atakować, no. Niedługo zapadniesz w wieczny sen. Ty, ostrzeli wybój. Chyba jestem ranny. Twoje rozkazy? Ty, tył. Już się robi. Tył.
Przybójcę ostrzec. Nie, najlepiej. Tak, już się robi. Ty atakuj tego. Co mam zrobić? Ulecz się. Aha. Dobra, pora pozbierać graty z was. Nie ma sprawy. Okej. Widzę, we sporo macie różnych gratów, dobrze, więc odzyskaliśmy jakąś zgniłą rybę. A jeszcze sprawdźmy, czy nie ma tam jeszcze jakichś goblinów. Tego co widzę, to chyba nie, ale jeszcze zejdźmy na dół. I rozejrzyjmy się, bo tutaj jeszcze jest przedmiot do podniesienia. Aha, już pędzę. Ja? Załatwiamy. Dobra, nie ma tutaj jeszcze kogoś? Przypadkiem? Nie widzę. To było chyba tylko kilka goblinów do pokonania. No i tyle, jeżeli chodzi o przeciwników, ale troszkę spraw się najadł. Mój paladyn został mocno pobudzi. Ej, gdzieś tu powinien być ten chłopiec, mały. No gdzie go wcięło? Nie, kurczę, wcięło tego gumiafa małego questu. Ja chcę i quest oddać zgniłą rybę oddać, a ty nie chcesz. Popatrz, jaką mam fajną zgniłą rybę. I no, Smigol by nie pogardził tą rybą. Nawet Smigol by tym nie pogardził. Dobra, gdzie... Cię wywiało. Tutaj straciłem masę zdrowia i wywiało mi gdzieś questodawcę. Tu jesteś, dobra. Co znowu? Masz rybę. Wróci się, udało wam się odebrać tym potworom moją rybę? Masz nic przeciw, co twoja ryba, to co nie pozostało. Lepiej pójdę do domu, pewnie możecie się ode mnie, o mnie martwić. No i mamy pierwszy level. Tyle roboty. No i mamy... A tak mało czasu. Awansujmy ciebie. I masz punkt, dodatkowe punkty umiejętności złodziejskie. Te punkty wycięło 8, wiedzę zwiększono o 3. To dodałbym ci na pewno do znajdowania pułapek 10 punktów. I 15 punktów do otwierania zamków. I myślę, że tak będziemy szli. Akceptacja. Znajdowanie pułapek jest jedną z bardziej przydatnych umiejętności kołnierza. Teraz przejdźmy tutaj, przejdźmy do księgi czarów kapłana. I ma 3 małe leczenia. Dobra, no z tym możemy zostać. Tutaj sobie włożyłbym 2 magiczne strzałki. Dobra. Bym sobie odpoczął w gospodzie. Robi się. Ja? Już się robi. Ile kosztuje pokój? Pokój wieśniacki, wynajęcie. O, myszka sobie lata. Tak, bo to pokój wieśniacki, myszki sobie latają. Dalej. Wyleczyliśmy się. Już pędzę. Teraz przejdźmy sobie do sklepu, bo mamy co nieco rzeczy do sprzedania z tych goblinów, moi drodzy. Sprzedajmy z tobą. Chcę coś kupić i sprzedajemy. Topór bojowy, w tym wysokiej jakości, topór bojowy. Topór bojowy, sztylet. Aha. Pędzę jak strzała. Teraz idziemy do ciebie.
Załatwione. Ja? Pogadaj z nim. Ruszam. Miło cię widzieć, przyjacielu. Witaj w moim domu. Rozgość się, ale uważaj, by niczego nie zniszczyć. Wiele ciekawostek, które tu widzisz dookoła, ma wartość sentymentalną. Skąd ma w to wszystko? To pamiątki z dni pełnych przygód, drobne błyskotki i tym podobne, które zbierałem tu i tam. To bardziej wspomnienia niż kosztowności. Tyle pozostało z mojego bogactwa i sławy. Dni pełnych przygód, jak już się wycofałeś? Właściwie nie do końca. Ten rejon wciąż jest dziki i obfituje w niebezpieczeństwa. Przez ostatnie kilka lat miałem wiele okazji, by znów chwycić za miecz i stanąć do walki z tymi, którzy zagrażali bezpieczeństwu East Haven lub naszych sąsiadów. Dalej? Właśnie teraz planuję taką wyprawę. Chciałbym o tym z tobą porozmawiać. Co to za wyprawa? Otrzymaliśmy wiadomość z Kuldahar od naszych południowych sąsiadów, że siły zła pokazały się koło gór Grzbietu Świata. Dalej? Właśnie organizuję wyprawę, której zadaniem będzie sprawdzenie tych pogłosek. Wyruszamy z East Haven na południe, do Doliny Kuldahar. Moglibyście się przydać, może zechcecie się do nas przyłączyć. Co ty na to? O jakich siłach zła mówisz? Tak naprawdę nie wiem. Posłaniec nie był zbyt dokładny. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, możecie zapytać starego Everarda w świątyni, ale nie ma czasu do stracenia. Dalej? Musimy wyruszyć, zanim śniegi zasypią przełęcz do Kuldahar, więc jak będzie? Jesteś z nami czy nie? Mi ciekawie, mój nadal zliczy. Doskonale. Cieszę się, że jesteś z nami. Planuję zebrać resztę śmiałków i wyruszyć w ciągu najbliższych dni. Dalej? Wolałbym wyruszyć wcześniej, bo w górach zbierają się chmury burzowe, ale muszę jeszcze zająć się tutaj kilkoma sprawami. Jakie sprawy? Może moglibyśmy pomóc? Właściwie, jak się nad tym zastanowić, to może moglibyście mi pomóc. Tutejszy sklepikarz, Pomap, ostatnio narzeka, że kończą mu się zapasy. Dalej? Mówił, że karawana z Kerdinival bardzo się spóźnia i że jeśli wkrótce nie dotrze, to on wypadnie z interesu. Dalej? Zazwyczaj traktuje jęki Pomaba z przymrużeniem oka, ale ponieważ na drogach leży sporo śniegu, dobrze byłoby wyjechać kupcom na spotkanie. A więc co chcesz, żebyśmy zrobili? Chciałbym, żebyście znaleźli tę karawanę. Wyruszcie z miasta przez południowy most i rozejrzyjcie się po wzgórzach na zachód od Lac Dineshir, między East Haven a Cardinival. O tej porze roku karawany trzymają się blisko wybrzeża. Dalej? Jak już znajdziecie karawanę, dopilnujcie, żeby bezpiecznie dotarła do East Haven. W tym czasie ja zgromadzę pozostałych członków wyprawy i ustalę ostateczny plan naszej podróży. Dalej? Wracajcie jak najszybciej. Musimy dotrzeć do przełęczy Kuldahar, dopóki jest ładna pogoda. Życzę wam powodzenia i bezpiecznej podróży. Pegnaj, czyli w sumie... Co znowu? Mamy tutaj zadanie, podejdźmy jeszcze do sklepikawa Pomaba. Ruszam. I w tym odcinku myślę, że sobie wyruszymy. Okej, ty pogadaj. Robi się. Zapraszam cię pokoje, żegnaj, czyli ty mi nic nie powiesz. Już się robi. Dobra, czyli tutaj chyba mam przejść. Dokładnie. Jak tam twoje doświadczenie? 2250 na poziom, tutaj 2500. O, tu coś jest. Wejdźmy kawałeczek dalej i wyruszamy. Nychy, robimy sobie save'a. Myślę, że w tym miejscu kończył odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.